Witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj będziemy analizować albo uczyć się wraz z jednym z najlepszych koreańskich graczy. To jest już drugi odcinek tej serii, kiedy uczymy się z tym graczem. Ostatnio pokazałem Wam Rangersów, bardzo mocna kompozycja. Teraz będzie on grał AD Kennena, tak jak jest napisane w lewym górnym rogu. Nie widziałem tego filmiku wcześniej. Dlaczego AD Kennena? Wiele osób może zapytać. Bardzo popularne teraz są smoki w mecie, czyli Shyvana, Aurelion Sol oraz Panteon. Wszystkie te czempiony są bardzo mocne, a AD Kennen po prostu może je skontrować, jeżeli bije wystarczająco duży damage z AD. I zobaczmy sobie, jak on będzie grał tą gierkę. Jak on w ogóle przejdzie w to AD, w tego AD Kennena. Na początku bierze łuk. Jeden z lepszych itemów. Tutaj opowiadał o swoim turnieju na Twitch Rivalsach. Ostatnio odbył się taki turniej na Twitchu. Teamfight Tactics. Tutaj Golda, czyli nie najlepszy start już. Dwa razy Garen, najlepsza jednostka za jeden Golda. To jest nawet niepodważalne. Dwa razy Mordekaiser. Z trzeciej rundy minionów dostaje on armor. Na pewno będzie składał Guardian's Angela, jeden z najlepszych itemów. Lissandra? Ciekawe, ja bym chyba wrzucił na Garena, bo jestem pewien, że będę go sprzedawał. A Lissandrę jednak chciałbym zatrzymać w swojej kompozycji, bo jest ona elementalistem. Fajnie się zgrywa właśnie z Kennenem i Brandem, a elementaliści teraz są mocni. Czyli jeżeli chciałbym zatrzymać Lissandrę, to nie dawałbym jej GA. Dlaczego on wbił teraz level na nierównym interwale? Wbił on level po to, żeby utrzymać win streaka, albo postarać się utrzymać win streaka. Jeżeli wygrasz pierwszą walkę, powinieneś wbić level, żeby utrzymać win streaka na drugiej walce. Jeżeli pierwszą przegrałeś, to po prostu idź pod los streaka. Dostaję Kennena. Jak dostaję Kennena, to na pewno będzie szedł w elementalistów i Lissandrę raczej będzie sprzedawał i te itemy przerzucał na Kennena, czyli to jest to, o czym mówiłem. Nie chciałbym, żeby GA utknęło mi na Lissandrze, którą potencjalnie mogę zagrać. Karuzela mamy 5 pika, 53 HP. Co on będzie brał? Ja bym wziął albo łezkę, albo podstawę do Morello. Bierze on BF-a, czyli podstawę do kolejnego Guardian's Angela, prawdopodobnie. Mówi, że Twisted Fate nie jest teraz dobry, ale Twisted Fate w patchu 9.18 ma dostać buffy. Tutaj trochę pozamieniał, wrzucił sobie dwa demony. Aatrox nawet na pierwszym poziomie jest mocną postacią. Tak więc opłaca się ją rzucić. Varusa zostawia tam z tyłu, jakby byli jacyś asasyni, to skoczą na tego Varusa. Na Kragi przestawia wszystko na prawo, dostaje tylko pieniądze niestety. 30 golda ma. Ja tutaj przeważnie wbijam poziom 6 i zaczynam rolowanie. O, w ten sposób. Czyli on chce przegrać dwa razy, dopiero wbić 6 i mieć priorytet, żeby wziąć sobie lepszego itema na Karuzeli. Ma to sens. Jednak ja wolę nie tracić HP. Zawsze mi to utrudnia trochę grę i po kragach raczej kieruję się, żeby wbić ten poziom 6 i znaleźć sobie jakieś lepsze postacie. Sandra wchodzi na drugi poziom. Właśnie tu jest ten problem, bo są na niej fajne itemy, a nie chcemy jej teraz sprzedawać, bo nie mamy jej czym zastąpić. Indret. Póki co jest całkiem ok, bo daje nam Fantoma. Daje nam również Rangera z Varusem. I zbiera on Lissandrę na trzeci poziom. Nie wiem, czy bym chciał Lissandrę na tych itemach. No właśnie. Aatrox na drugim poziomie naprawdę jest niesamowicie mocny. I między kragami a karuzelem stracił 40 HP. To jest to, o czym ja mówiłem. Ja bym się nie zdecydował na to pod jednym względem. Właśnie przez to, że tracimy za dużo HP. Jeżeli miałbym wystarczająco dobrą kompozycję po kragach, na przykład w normalnym rolu, czyli w naturalnym rolu, weszłyby mi postacie na drugi poziom, wtedy może mógłbym zostawić. Ale tak naprawdę nie odważyłbym się zostawać na 5 levelu tylko po to, żeby stracić aż 40 HP. To jest naprawdę kolosalna ilość i później to przeszkadza, bo jedno podwinięcie nogi i noga spadamy na 8 pozycję. Musimy zagrać Olina. Jesteśmy w nieprzyjemnym spocie.
A tak, to możemy sobie wbić szósty i na spokojnie stracić mniej HP. Wiadomo, miał on priorytet na karuzeli, ale jednak chciał wziąć tylko armor, a armor jest rzadko pikowanym itemem. Czyli nawet jeżeli spadłby o dwie pozycje, to myślę, że byłoby to wystarczająco, żeby ten armor sobie podnieść na spokojnie. Chyba, że nawet tego nie wygra przez to, że... Nie, dobra, wygra. O, ale było blisko. Redemption list, ale not bad. Maybe I go Soul Pop. Redemption i Sandra też jest ciekawym itemem, no. Ja Redemption lubię wkładać właśnie na Kennena w takich kompozycjach. Sorg Buffa dodaję, okej. Okay. Sorg Buff jest tutaj bardzo ważny, bo daje on Yordle Is there anything good Kennenowi, for assassins? ale daje też dużo, dużo damage'a Kennenowi. Patrzcie, po ile on będzie bił. 400, 500, 600 damage'a w kilka osób. I to się równa 3500 Tuberculosis damage'a w jednej rundzie. Naprawdę bardzo dużo. level 1 Nivea, I think. Sway mu wypada, niestety nie gra on shapeshifterów. This lobby Bardzo full of możliwe, że będzie go assassins. musiał sprzedać pod ekonomię. Maybe only one. Gwałtuje Two teraz. assassins. Jedna osoba gra asasynów. Z wilków dostaje cały item. Mała szansa jest na to, ale dostają cały item oraz łuk. Ten łuk w Rapid Fire Kanona bardzo fajnie się zamienia. Dodaje on Glacjala. I miss Lulu. Dodaje on Glacjala oraz dodaje on sobie I Knightów. miss Lulu. Tutaj Lulu skipnął niestety. A Lulu jest bardzo ważna w tej kompozycji, bo daje ona Yordle oraz Sorcererów, dlatego Lulu oraz Vegara chcecie trzymać, jeżeli gracie Kennena pod Elementalistów. On tych Elementalistów jeszcze niestety nie ma, ale myślę, że oni się pojawią, jeżeli trafi Branda. Taką kompozycją wygrywa. Widzicie po lewej, że składa on bardzo dużo synergii brązowych. To jest ważne. Nie powinniście pchać 6 Yordli, nie powinniście pchać 6 Sorcererów, nie powinniście pchać 4 lub 6 Glaciali. Taką kompozycję najlepiej mieszać. 3 Sorcererów jest wystarczającym damage'em, 3 Yordli jest wystarczającą obroną i mieszajcie te synergie tak, żeby to miało ręce i nogi, żeby wasze jednostki były najmocniejsze, jakie tylko mogą być. Kolejna walka wygrywa, jest on już na drugim miejscu. Ma on miecz Did you see the crit? na Kennenie, który w przyszłym patchu, nie w He's tym co gonna będzie, pick up 9.18, tylko w patchu 9.19, Rainbow. tego miecza już nie będzie. Boski miecz Finish my comp. składa się z łuku oraz Everyone z here is BF-a. unlucky. Unlucky player. Tego miecza już nie będzie, tak więc zobaczymy co on jeszcze z nim robi. Myślę, że Infinity Edge po prostu tutaj może dodać, jeżeli chcą zrobić Nice. z AD Kennena. Buff Shyvana, yeah. Do tego ma on jeszcze Maybe we just Sorcererów, tak clear więc the naprawdę dragon buff, but mocno to działa. we can get Mocno to działa, bo top 3 in this game at least. Kennen It's ma not too bad. obszarowego Okay, ulta, gold który bije is mocno good, za but AP i dawać mu itemki, które biją AD. Wtedy I mean, będzie on come on. naprawdę potężny i będzie ignorował tego buffa od Sorcererów. I baited. Can we Zbaitował. get cartridges too? I Możliwe, feel że like Brandon zbaitował. Możliwe, że tamten gościu wziął itemkę, którą on chciał. Brandon 8, yeah. I'm Ale picking Brand. Karthus na drugim poziomie jest naprawdę potężny też. Jeżeli mu się uzbiera, to na pewno nie będzie go chciał odpuścić. Teraz na pierwszym poziomie bije on niewystarczającą ilość postaci, ale raczej tak powinien wygrać. Crit. A? Yeah, I wygrywa, jest to już 6 win streak. in high elo. Bardzo duży win streak. And Nie wiem, so czy you do powiedziałem, trackers ale ta to gierka see odbywa się na who's poziomie Challengera. level 9. Panteon. Panteona bym Maybe zawsze it's just kupował. too hard. Po prostu trzeba, jest on teraz bardzo mocny. Po prostu jako jednostka, nie musi on mieć synergii, ale łatwo mu dobrać jakąś synergię, bo smoków trzeba dwóch, albo guardianów trzeba dwóch. Tak więc łatwo jest mu dobrać synergię. Będzie on niestety nerfiony w patchu 9.18, ale póki jest dobry, to trzeba go grać. Tu możliwe, że przegra, no właśnie. Aatrox go strzapował i Shyvana też jest niesamowicie silna, jeżeli damy jej Dragon Buffa. It's easy actually. If chat says easy, it's easy. Dlatego, Just play hard dlatego for potrzebuję now. AD Kennena, żeby Or maybe try mógł gold skontrować tą to Shyvanę. level Zobaczymy, jak on do tego dojdzie. maybe Myślę, że try gold Infinity level Edge to jest najlepszym wyjściem, jakie może być, jeżeli chodzi o AD Kennena. Możliwe, że jeszcze Blood Tister, Silence lub Dragon z Clown na kartusie. Kartus na drugim poziomie. No mocny. I miss Lulu, okay. Znowu Lulu nie kupił. Unlucky.
No, Lulu nie kupił, no co on robi? Widać, że nie jest skupiony, która to już. No, to jest pierwsza godzina streamu, tak więc myślę, że nie mam takiego wpływu, ale dwa razy skipnął Lulu, no byłaby ona już na drugim poziomie, no to trochę zmienia postać rzeczy. Trzyma Branda, trzyma Anivę, zdecydował się na Guardianów zamiast elementalistów. Ma to sens, naprawdę. Na pewno elementaliści nie Masz byliby rację. tak dobrzy, jeżeli już ma gotowy frontlane. I'm going 9. Bez problemu pokonuje I'm gonna go level Gunslingerów. 9. Sweet. Just trust chat. Go level 9. See what happens. Giving Czy items? wbiję dziewiąty poziom? No Yes, yeah, I was ciekawe. thinking that. But not yet though. Ale Phantom A mocny. really nice Phantom. No naprawdę, mocny Phantom. Poleciał w tego Zeda, który jest jego główną kierującą postacią. Drugim razem może on już nie mieć takiego Last szczęścia game, go level i 9, so prawdopodobnie przegra z tym graczem. first place, Magic, Dragon Buff. Tym też This może is the przegrać. strongest player, this lobby. Cztery osoby grają Dragon As Buffa. long as I get lucky, I can win. Dlatego AD Draven postacie is teraz too są mocne. strong. Wiele osób nie gra Dravena, Jayce zauważyłem. is too much. Wiele osób nie gra Dravena, dlatego Dravena jest teraz łatwo na dwójkę zebrać, a on kontruje This właśnie Tahm. wszystkie te smoki, bo one mają po prostu Magic Resista, a my chcemy Shut up, mieć jak Anna. najwięcej AD na nie. Fennen bije po 200 krytyki. Łatwo sobie radzi z tymi postaciami, które That mają was dużo lucky. Magic Resista. If I would've won, No teraz było my blisko. card doesn't get cancelled. Autos. Lucky. Teraz było już bliżej. No Jayce więc is too jeszcze much. jedna itema na Kennenie i myślę, że da radę na tego gracza. I need more hush. Let's go IE. Infinity Edge. No to jest to, o czym mówiłem. See what happens. Borello. I don't have item. ADC Teraz te Kennen. kryty za 240 powinny This się really good zamienić too. w kryty za około 400, Okay, 500, but 600. Zależy od ilości armora, also ile I'm gonna go przeciwnicy 9. będą mieli. Oh, Jaki that's nice. Phantom That's mu fine. teraz siądzie? Phantom w Kha'Zix'a. He's not gonna die. On nadal ma Sorcererów. I'm not gonna die. Czyli Kennen będzie nie dość, że bił bardzo mocno za AP. Doesn't matter. To jeszcze za AD po około 600, tak jak mówiłem. One-shotuje Zeda, dobija Pistol Pajka, crit. zabija Blitza. Level 9 unit. Brand for Daisy. No mocny, mocny. Killing Daisy is not bad. Or maybe I pick Będzie on Jayce. wbijał dziewiąty poziom i prawdopodobnie dodawał elementalistów. Yasuo too can be good into Dragon Buff. Yeah, Yasuo na this game drugim poziomie też może going być 9 mocny. is No, on best. bije bardzo dużo AD. AD damage'u, tak jak mówiłem, AD This is jest trap. potrzebne na dragony. Dlatego tego Yasuo zatrzymuje, nawet bez Blade Masterów. Karthus odpali jeszcze raz, odpala, ginie, ale powinien wygrać. Powinien wygrać This bez is why I wanted problemu. GA. GA is OP. A? Ale to było close, It's to good było though. naprawdę close. I put this to Na kogo on to da? Na kogo ja bym dał demona w takiej sytuacji? Albo na Vegara, albo na Panteona. Bo wtedy na dziewiątym dodajemy Branda i mamy jeszcze buffa od demonów. Yeah, I just put anything that gives me Ten kolega I'm przegrał. level up. Nie jest łatwo pokonać smoka, który ma Warmoga. Bije on level, tak jak mówiłem. Powinien Acer. dorzucić I just Branda. said Acer, so I should I go Acer then? Demona na Panteona, tak jak mówiłem, albo na Lissandrę. A Vegar najlepiej by z tego skorzystał, bo on nie I really want potrzebuje dużo many na skilla Apex tech. i dlatego wykradanie many jest na nim bardzo dobre. Czyli tak jak mówiłem na początku, na Vegara też bym rzucił. Jeżeli nie na Vegara, to chyba na Panteona, żeby on na pewno użył swojej mocnej umiejętności. No Karthus na drugim poziomie tutaj czyści. Tytuł jest niby AD Kennen, ale ten Karthus robi tutaj tak potężną robotę. No jednak kryty Kennena po 700 też dużo robią, Nice hex. ale jednak Karthus mu tutaj Dragon bardzo buff dużo time. wygrał. Jeżeli nie ten Karthus, to Dragon. mógłby nawet tego Kennena Which nie is really good. dozbierać. Ok, So, jest w sytuacji top 2 means i jego przeciwnik ma that dwa I razy really win smoka. against this guy. Jeżeli ma Also. dwa razy smoka, no to jego Kennen będzie kontrował te postacie. Nadal utrzymuje on Fantoma. Niesamowicie długa See lista what happens. synergii. Jeżeli Close. zauważycie po lewej stronie, naprawdę uczcie się tak grać. Wow, Tak się we need gra synergy here. w tą grę. Budujecie jak najwięcej tych synergii, pakujecie je, gdzie tylko możecie. I nie trzeba zbierać wcale synergii na złoto, żeby wygrać.
Mocny kryt od Kennena i wygrywa on tą gierkę. Bardzo fajny build. Ciekawy build na tą metę, gdzie wiele osób gra smoki. Tak więc możecie grać Kennena pod AD, tak jak tutaj był pokazany. Jeżeli dostaniecie wystarczająco dobre itemy na niego. To była analiza z jednym z najlepszych graczy. Mam nadzieję, że częściej będziemy się od niego uczyć. Ja się z tej gierki coś nauczyłem. Mam nadzieję, że wy też. Jeżeli tak, napiszcie komentarz, co się nauczyliście, co chcielibyście zobaczyć jeszcze na moim kanale. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Dziękuję wam za 1000 subskrypcji. Ja się z wami żegnam i do usłyszenia.